Ale zanim przejdziemy do tej chatki, ja bym chciał z tobą odbyć podróż w przeszłość. Kiedy myślałeś o nocnej śmierci idącej przez twój dom, to nie jest tak, że łatwo wyrzucić tamten dzień z pamięci. Mimo, że staram się bardzo. Pamiętasz, jak ten kamienny obrys takiego ostrego okna, bo byłeś wtedy w twierdzy Zora. Pamiętasz, że było chłodno, ale nie tak zimno, jak robiło ci się, kiedy zorientowałeś się, że to nie jest tak, że las jest bliżej, to nie jest tak, że wchodzi jakaś dziwna mgła, tylko czarny kształt, który wydawał się rozpływać w powietrzu na bokach. I tak naprawdę to, co dodawało mu prawdziwości i przekonania, że on tam jest, to były te pazury, którymi wyjmował z pomiędzy domów pojedyncze małe figurki, bo dla niego były malutkie. Te białe zęby, które wyszczerzał, kiedy wsadzał sobie łapę do pyska, obluzując ją ciemnością, ciemną masą, i te oczy, które zapaliły się w wielu miejscach na pysku, na karku, na bokach potężnej, górującej nad lasem sylwetki. Pamiętasz, jak przewracała domki. Pamiętasz, jak obecność przy tobie, pamiętasz, jak ktoś podszedł do okna, też złapał cię za ramię, złapał za to okno. Erast nie był wysokim człowiekiem. Miał na oko, z tego co pamiętasz, około 50 lat, lekko pomarszczoną twarz, i widziałeś przerażenie na jego twarzy. Widziałeś, jak trzymał się ręką w pewnym momencie za głowę, za te rzadkie włosy, które na niej miał, w tym swoim grubym, w grubej kurcie, w której chodził. Patrzył i mówił: ale oni przecież oni są tak blisko. Jakby spojrzał na ciebie, powinni przylecieć. Dlaczego ich tu nie ma? Przecież. I może byś mu odpowiedział, gdyby nie to, że słyszałeś te wrzaski. Wrzaski, które gdzieś tam do ciebie docierały. Zdawałeś sobie sprawę z tego, że to dla ciebie to byłoby kilka godzin marszu, żeby dotrzeć do wsi, a w tej chwili widziałeś to z daleka, tą istotę, która wydawałoby się, jakby była od was o krok. Ja jestem w totalnym szoku i wiem, że najprawdopodobniej jestem świadkiem nie tylko zagłady swojego miasteczka, swojego ukochanego miasteczka, którego zarządcą byłem przez wiele, wiele lat, ale też swojej rodziny, wszystkich bliskich, przyjaciół. Zaciskam ręce na parapecie tego okna, przez które wyglądam. Słyszę gdzieś z tyłu, jak on odchodzi, mówi: to nie może być znowu tak jak wtedy. Powinno być inaczej. Tak jak wtedy? Odwracam się do niego. Już raz nie udzielono nam takiej pomocy, kiedy była potrzebna. Wtedy, jak byłem mały i zniszczyli i wieś, i ten zamek. Wtedy byli za słabi. Ale mówisz Smoczych o jeźdźcach. smoczych jeźdźcach? Tych, których obowiązkiem jest tu być. I chronić nas. Dlaczego ich nie ma? Widzisz, on jakby odchodzi w głąb zamku, tak jakby miał coś do zrobienia. Wygląda, jakby czymś się przejął. Trochę wygląda, jakby coś poszło nie po jego myśli. Jakby idzie takim szybkim krokiem i pamiętasz, że gdzieś zniknął w korytarzach. Powtarzają i gdzieś tylko echo niesie, dlaczego ich tu nie ma. I rzeczywiście, 2 dni później, 2 dni później przyleciał smoczy jeździec, który na swoje nieszczęście usiadł z tobą do stołu. A ja już też mam w głowie tylko, dlaczego cię tu nie było wcześniej? Dlaczego cię tu wcześniej nie było? Dlaczego teraz przylatujesz, kiedy twoja obecność tutaj nie ma już absolutnie żadnego znaczenia? To jest to, co miałeś w głowie, kiedy usłyszałeś o tym, że ona pewnie znowu przejdzie przez tamten teren, chociaż z tego, jak właściwie nie wiesz, czy tam coś w tej chwili stoi. 2 lata temu, wiesz, że oczywiście ona nie zabiła wszystkich, w końcu odwróciła się i wróciła do lasu.
tak jakby straciła zainteresowanie. Ale część ludzi przeżyła, może ktoś odbudował wieś. No cóż. Wtedy do twierdzy nie doszło. Jeżeli nocna śmierć ma przybyć ze wschodu, jeżeli faktycznie ktoś ją tu przywołuje, to musimy... Po pierwsze, ta osoba nie zasługuje na nic. Poza tym, żeby zginąć najokrutniejszą śmiercią, jaką tylko można by jej zadać. Mówisz tak, jakbyś spotkał już na swojej drodze nocną śmierć. Tak. To znaczy, widziałem, co robi. Widziałem, jak wygląda i widziałem, do czego jest zdolna. Zniszczyła moją... Zniszczyła miejsce, którym kiedyś zarządzałem. Zniszczyła moją małą... No, moją małą ojczyznę. No. Zabiła wszystkich, których kiedykolwiek kochałem. Przykro mi. Moich bliskich zabił czas, ale muszę przyznać, że nie mam do niego pretensji, bo jest to rzecz naturalna. Ale chimery nie są naturalne. Ja też widziałem. Dawno temu, jak byłem jeszcze młodym człowiekiem, nocną śmierć. Pamiętam, jak spod jej szponów uratowałem jeźdźczynię smoków. Była tutaj, w moim domu w Pampali. Pamiętam, że zawitała też do Funchary. I powiem ci, że gdy ruszyłem na Smoczą Wyspę tych 30 kilka lat temu, byłem pewien, że to ja zgładzę tego potwora, że to ja odetnę mu łeb. I wtedy trafiłem na bagna i tam spędziłem 35 lat wygnania. Moja młodość minęła, moja ręka nie jest już tak szybka, oko nie jest tak celne, a myślę, że nocna śmierć, nic się nie zmieniła. Nie szkodzi to, czego nie dostaje ci w formie fizycznej, nadrabiasz doświadczeniem i mądrością. Są takie momenty, gdy i to może być zbyt mało. Podejrzewam, że nadal jesteś bardziej sprawny w walce niż ja na przykład. Ależ oczywiście. Tylko, ale umówmy się, to nie jest żaden wyczyn. Niestety. Nie jest. Nie boisz się, że umrzesz z tego powodu? Nie. Nie boję się. Nie boisz się śmierci? Nie. Już się pogodziłem z moją śmiercią, jak leciałem na Smoczą Wyspę. No powiem ci, że to, że ja się nie pogodziłem ze swoją śmiercią, sprawiło, że uratowałem się z bagien. Gdybym się z nią pogodził, po prostu bym został tam i został wchłonięty przez trzewia ziemi. To bardzo się cieszę, że to nie ja tam trafiłem. Zatem, jeżeli chodzi o moich bliskich, to ich akurat zabili smoczy jeźdźcy, więc... Twoich bliskich? W sensie... Ojca, wuja. Aha. No tak. Czy tam raczej ich własna pycha. A twoja, to była siostra, tak? Twoja siostra. Ona nie znaczy nic dla ciebie? Nie no, znaczy. Widzisz, bo cenię sobie tą cnotę, ten brak strachu przed śmiercią, ale z drugiej strony są takie momenty, gdy ciemność przypiera cię do ziemi, gdy drapieżnik ma już zatopić swoje kły w twojej szyi, a ty sobie przypominasz, że są ludzie, dla których warto żyć, że są ludzie,
których chcesz zobaczyć, że jest dłoń, którą chcesz uścisnąć, że jest coś, co... Galo, chyba źle mnie zrozumiałeś. Ja... To, że ja się nie boję śmierci, to nie znaczy, że jej nie poważam, ani jej nie szanuję. Moja śmierć na wyspie miała uratować całe królestwo, więc ja bardzo szanuję śmierć. Ja bardzo ją poważam. Ona jest bardzo istotna. Ale ja się po prostu jej nie boję. Ja nie mówię, żeby ją poważać. Właśnie o to mi chodzi. Że strach przed śmiercią to jest podstawowy instynkt każdego stworzenia. I ten instynkt pozwala ci uratować swoje życie. No widzisz, a raz musiałem pójść wbrew mojemu instynktowi, żeby uratować królestwo. Ale o to mi chodzi. Czy to jest poza, czy... Bo wydaje mi się to dość egzotyczne. Spotkałem wielu ludzi na swojej drodze, ale odwaga to jest działanie pomimo strachu, a nie nieposiadanie go. Ty naprawdę wyrugowałeś strach ze swojego życia? To jest dobre pytanie, ale wydaje mi się, że tak, bo Kefer jednocześnie zabrał mi odwagę i zabrał mi strach. Jak go nie ma, no to... Nie można mieć jednego bez drugiego. Trochę tak. Czasami sam siebie nie do końca rozumiem. Ale nie, śmierci się nie boję na pewno. Boję się innych rzeczy. A czego się boisz? Nie chciałeś wrócić do swojego domu. Może właśnie boisz się tego, że jednak są tutaj ludzie, których chcesz mieć. Może to jest właśnie to. Może też boję się, że to miejsce, z którego pochodzę, jest takim jakby lustrem, w którym zobaczę siebie. I trochę boję się spojrzeć na to, kim jestem. Albo kim się stałem. Albo kim przestałem być. No a może po prostu reprezentujesz teraz tych, którzy kiedyś zniszczyli twoje królestwo i zabili twoją rodzinę. Ja bym się tego bał. Może. Może też się boję, że słowa, ostatnie słowa, które usłyszałem od mojego brata i matki, są prawdziwe i że powinienem też myśleć tak jak oni wtedy. A co oni ci powiedzieli takiego? Że należy o mnie zapomnieć. Powiedzieli ci, że należy o tobie zapomnieć? Nie mi, sobie. Czyli nie wiedzieli, że to słyszysz? Nie wiedzieli. Mhm. W takim razie nie przejmuj się. To tylko gadanie. Jestem smoczym jeźdźcem. Na tym bym się skupił. Jesteś smoczym jeźdźcem. Mamy teraz zadanie do zrobienia. A twoja rodzina? No cóż. Jeżeli nie wykonamy swojego zadania, być może twoja rodzina i tak nie będzie miała znaczenia. Wykonamy to zadanie i... A być może nadal będziesz miał czas, Galo, żeby pokonać nocną śmierć. I to ty będziesz tym, który obetnie jej głowę i wpisze się do legendy jako bohater. Alada znajduje się dość w centrum, jak rozumiem, Funcharu. Jeżeli śmierć będzie nadchodzić ze wschodu, wiele, wiele miasteczek i wsi jest narażonych na niebezpieczeństwo. Na pewno musimy powstrzymać tego człowieka, który grozi. Na pewno jest czarodziejem, więc ma sposoby. Tylko jest jedno pytanie. Dlaczego nas ostrzega? Dlaczego wypisuje te rzeczy? Dlaczego nam daje o tym znać? Myślę, że... Czy to jest ostrzeżenie, czy chce po prostu wprowadzić terror? Tak jak mi się wydaje, że czarownikami zostają ludzie, którzy nie czują się szczęśliwi w tym świecie, w swojej społeczności, są wyrzutkami i pragną stać się kimś, pragną pokazać swoją prawdę. Oczywiście mówiąc prawdę, mam tu na myśli pewien cudzysłów. No jak czytałem o różnych czarnoksiężnikach, to wydawało się, że to są zawsze osoby, które chcą dostosować świat do siebie. I że bronią się wszystkimi siłami, żeby dostosowywać siebie do świata. No chyba tym właśnie jest ich magia, tak? Pozwala przekształcić świat
Tak jakby im się to podobało. A mnie ciekawi inna rzecz. Pycha. Pycha, ukarać pychę. Właśnie, ukarać dumę, ukarać pychę, a jednocześnie jedna z pierwsza, zdaje się, wiadomość, ta, którą widzieliśmy. Tam było napisane nagrodzić lojalność. Lojalność czyją? To by znaczyło, że tutaj są jacyś zdrajcy, którzy tak naprawdę służą Chimerze, służą Nocnej Śmierci. Niekoniecznie Chimerze. Może chcą wykorzystać po prostu tą potworę, żeby ugrać swoje cele polityczne. Ja raczej bym tak to widział. No jednak tutaj jest problem lojalistów i zwolenników. Ale nagrodzić lojalność w takim razie wobec kogo? Wobec twojej dawnej matki? Władzy. Tak, wobec, technicznie rzecz biorąc, mnie. Polityka. Jeżeli taka osoba nie miałaby możliwości żadnej kontrolować lub mieć jakiegokolwiek wpływu na Nocną Śmierć. Pytanie, czy my coś wiemy jako smoczyjeźdźcy, jeśli chodzi o działanie Chimer, czy to jest zupełnie chaotyczne, czy one mogą się z kimś dogadać, są inteligentnymi istotami, nie, które chimery, mogą się z kimś chimery dogadać? Są całkowicie chaotyczne, to są bardziej bestie lub zwierzęta, które po prostu najczęściej mają najwięcej pokarmu, to są ludzie, których jest mnóstwo w jednym miejscu. Natomiast magowie, z tego co wiecie, co jest jedna z takich podstawowych rzeczy, które są wbijane wam do głowy, potężni magowie potrafią je kontrolować. Okej. Zatem jeżeli ktoś mówi o nagradzaniu lojalności, czyli jeżeli ja to wiem, to od razu powiem, to znaczy, że faktycznie musi być to prawdopodobnie potężny czarnoksiężnik, który wyobraża sobie, że będzie w stanie ją kontrolować. I gdy zrobi to, co będzie mu wygodne, każe jej z powrotem zasnąć w lasach Pampali. Raczej tak. No, nasi towarzysze jeźdźcy niechętnie ostatni raz przybyli tutaj, jak pojawiła się Nocna Śmierć. No tak, jest to pewien... Nocna Śmierć ma na swoim koncie już wielu jeźdźców. I chyba nie jednego smoka. Jeżeli chodzi o ten czas, kiedy Nocna Śmierć tu była ostatnim razem, to 2 lata temu, to smoczy jeźdźcy byli tu tłumić bunt, a nie walczyć z Nocną Śmiercią. Okay. I to było wtedy, kiedy ja straciłem tak. rodzinę. To było dokładnie. Okej. Okay. I oni byli w stolicy zamiast ratować moje miasteczko. Dokładnie tak. Rozumiem, że wy chcieliście lecieć do domu tego rybaka, więc myślę, że dostać się tam... Mogliście iść pieszo i to by wam zajęło pewnie pół godziny, mogliście też tam wylądować gdzieś... Tak naprawdę w wodzie na smokach możecie, bo ta woda nie jest głęboka, ona to jest wszędzie, ale ona sięga pewnie człowiekowi do pół uda, więc te smoki są w stanie tam siąść, jeśli będą chciały się zamoczyć oczywiście. Są w stanie tam wylądować. Jest to jedna z 4 chat, które są na tym, czego się dowiedzieliście, są na tej wysepce. Czy idziecie tam sami, czy ze smokami? To mnie interesuje, czy ze wszystkimi? Wiesz, zaproponowałem, żeby ze smokami jechać i żeby mój smok dał znać... Koherowi, tak. Koherowi, żeby przybył, bo może drugiego smoka chętnie usłucha niż swojego jeźdźca. Jasne. Koher przylatuje, bo zaciekawiła go ta kwestia, że jest jakiś mag. To w takim razie może jest to dla was coś nowego? Bo widzicie, że jak lądujecie przy tej... To wiesz, że to się dzieje, to są ludzie, którzy nie uciekają. Dzieciaki jakieś, ktoś tam... Wreszcie ktoś, kto wychodzi taki przerażony, ale chyba zdający sprawę z tego, że po coś przylecieliście, więc widzicie kobietę taką koło 40, też w takiej luźnej koszuli, w sukni. To wszystko jest szare, sandały, ona ma dosyć ciemną skórę. Te włosy związane właśnie w kok. W końcu gdzieś pada na twarz przed wami, czekając, czy coś jej rozkażecie. Ewidentnie jako osoba, która jest postawiona niżej od was, nie będzie się odzywała pierwsza. Wstań. Podnosi się. Widać, że drży. Nie? To jest jakby... Rozmawialiśmy z Oire, to twój mąż, jak się domyślam. Tak, panie. Czy jest cały? Dawno go nie widziałam. Tak, i wróci do ciebie, obiecujemy. Chcemy zadać ci kilka pytań. No jakby patrzy po smokach. Jasne. Kiwając głową. One ci nic nie zrobią, więc jakby wszystko jest w porządku. Zależy ci na tym, żeby ją uspokoić? Tak, bardzo. To rzućmy sobie za... Już mówię. To będzie za przekonywanie. Za przekonywanie, dobrze. To chyba ładnie u ciebie, nie? Co ty? O, panie. I nie masz 2 kostek za smoka. Bo...
wręcz przeciwnie działa w tym momencie. Dobra. To tak pracuje. Smok wywołuje. Ale smok z drugiej strony może zrobić coś, co sprawi, że będzie. Może, to prawda, wygodnie. Jeżeli mamy takie. A ja myślę, że to jest kefer, to ja nie wiem, że akurat jest najlepszy smok do tego. Są trzy smoki, wszystkie musiały coś zrobić. Myślę, nie, że to co normalnie. Tak, dobra. I no, nie ma sukcesu. Nie ma sukcesu. Forsuj. No, forsuję. Tak. Trzeba forsować. Pewnie. Yes. No i dwa sukcesy. Tak, tak. To się jakby... Myślę, że się rozluźniła. Może jakiś dodatkowy efekt tego, co powiedziałeś, jakbyś chciał, to, to może być, ale ona się uspokoiła na pewno. Myślę, że Galo mówi, że smoki nie zjadają ludzi. Tak po prostu. I w tym momencie Kefer robi taką minę, że oczywiście, że nie. Ja podchodzę do tej kobiety. Jak masz na imię? Sonia. Soniu, jeżeli można, chciałbym zobaczyć twoje ramiona. Odsłoń proszę ramiona, muszę zobaczyć, czy nie masz jakichś uszkodzeń na ciele. Ona tak patrzy na ciebie, ale ja nie mam takich śladów jak Oira, jeśli o to tak, pytasz. Tak, dokładnie o to. No jakby odsłania ramiona, mówi, nie mam, on to zauważyłam. Że ma coś takiego. To ma jakiś związek z tymi jego nocnymi wyprawami? Tak podejrzewamy. A czy wiesz, może droga Soniu, może zawołaj też dzieci. Może one też będą wiedzieć coś więcej. No, ona zaczęła krzyczeć w kierunku tych dzieciaków, które gdzieś tam odbiegły. To rzeczywiście wracały trochę. Przychodzą, widzę, że trwa rozmowa, to one chyba nabierają odwagi i tam podchodzą bliżej, żeby się przyjrzeć też smokom. Ja któryś idzie wodą, także sięga dotąd, ale stara się tylko chować w zaroślach, wiesz. Ja wyciągam słodycze, które miałem w sakwie i rozdaję dzieciom tak po prostu. I one podchodzą znacznie chętniej. Tak, myślę, że Kefer daje znać, że on chętnie sam porozdaje słodycze dzieciom. Jakiś taki odważniejszy chłopak tak zaczyna ciągnąć ją za spódnicę. Nie teraz, mogę wziąć na smoka? Nie możesz. Ja myślę, że kiedy słyszę to smok... Nie zawsze zapomniałem, jak to się nazywa. Doruba. Doruba. Jak Doruba to słyszy, to myślę, że w ogóle trochę pyskiem bierze jedno dziecko i tak głową pum, wskakuje, w sensie rzuca sobie na siebie. Rzuca to dziecko na siebie i zaczyna je tak pum, pum. No tak, żeby jasne. Trochę rozweselić towarzystwo. Więc sytuacja się trochę rozluźnia. Tak. Jakby ten chłopak też tam chce podbiec, żeby też wejść. Doruba ewidentnie jest tym, do którego można, więc on tam podchodzi, mówi no to są nasze dzieci. Po pierwsze, jesteśmy po waszej stronie. To jest bardzo istotne, żeby to było wypowiedziane, żeby wybrzmiało. Podejrzewamy, że jakiś zły człowiek użył zaklęcia na twoim mężu, na Oirze i chcielibyśmy dojść do tego, kto to zrobił. Czy może pamiętasz, że ktoś przybywał w waszą stronę, może rozmawiał z Oirą? Może on wspominał o tym, że ktoś mu złożył jakąś propozycję, że miał trafić do jakiegoś nowego miejsca, jakiś nowy kupiec, z któremu miałby sprzedawać towary. Nie, nie, on nic o tym nie mówił, ale ja pamiętam tę noc, kiedy wracał wieczorem i słyszałem, jak z kimś rozmawiał, a właściwie ten ktoś do niego mówił i mówił dziwne słowa. Nie zrozumiałem do końca, co mówił. I potem Oiro zaczął zamykać, skinęła głową w stronę jednej z chat, naszą komórkę zaczął zawiązywać i chyba coś tam przyniósł. Mówił dzieciakom, żeby nie podchodziły i ewidentnie czegoś tam pilnował. Ja nie zaglądałam, bo nie chciałam żadnych... Bałam się, że to napyta nam biedę, ale też nie chciałam samej zrobić. I on potem zaczął wychodzić w nocy, ale czasem tak jakby tego nie pamiętał. Ciężko było powiedzieć. Jak tylko ona powiedziała o tej komórce i wskazała na nią tą, ja już nawet nie słuchałem, tylko zacząłem szybko iść w kierunku tej komórki i z kopa wywalam drzwi do niej. Czy te dziwne słowa to były słowa takie, jak i mówienie, które słowa z zaklęć, o których czytałem? Brzmiały podobnie chyba. Podobny język. A czy jak rozmawiał, to mówił w jakiś sposób, czy miał akcent tutejszy, czy obcy, mówił może jakoś bardziej dystyngowanie? Czy cokolwiek, wiesz, co mogłoby nas naprowadzić? Jak arystokrata, czy może ktoś z gminu? A
rzućmy sobie za to, jak łatwo i będzie, zastanawiam się. Rzućmy sobie po prostu, 1, 2, 3. To będzie znaczyło, że jest osobą, która zwróci uwagę na takie rzeczy. Ach, nie zwróciła. Forsuj. Mogę forsować, dobrze. Kto bierze na siebie? Forsuj, kto bierze na siebie, a nie muszę. Ja nie przypominam sobie, znaczy nie bardzo wiem, panie. Na pewno ktoś, kto mówił długimi zdaniami. Jasne. Czy miałabyś, masz jakieś podejrzenia, kto to może być, albo jak znaleźć tę osobę? Nie jest to, wydaje mi się, nikt, kogo bym znała. Jasne. A słuchajcie, dzieci, może wy coś słyszałyście? A co? Słyszę tego chłopaka, który siedzi na dorubie, taki... Jakiś mężczyzna rozmawiał z waszym ojcem ten jakiś czas temu. Mówił dziwne słowa, takie jak... Jakiś taki szlachcic, mówi. Jakiś... Był dobrze ubrany. Dobrze ubrany. I pierwszy raz tu chyba był. Pierwszy raz. Czy pamiętasz, jak wyglądał? No tak, właśnie. Tak, dobrze ubrany szlachcic. Jak taki pan. A łódź jego? Jak tu przybył? Ona już zaczyna myśleć. Nie... Bo on tak wyszedł z cienia i potem wszedł w cień, więc nie wiem. To trochę było tak, mówi jakieś inne dziecko, jakby się pojawił, ale ludzie się tak nie pojawiają po prostu. Było zaklęcie. Bo otwierasz drzwi, tam widzisz... to co widzisz przede wszystkim, to że tam jest trochę wychlapanej tej farby z tym. Widzisz, na jednej ścianie są rysowane te same symbole, ale zupełnie inaczej niż na ścianie. Tu są wyrysowane, jakby ktoś narysował palcem. I bardzo dokładnie. Bez żadnego zdania, bez żadnej informacji. Po prostu narysowane te symbole. No i miejsce, w którym ewidentnie stał kosz duży, którego w tej chwili tutaj brakuje. Ciężki. Co świadczy o jednej rzeczy dla ciebie od razu. Ewidentnie nie było więcej farby. Niż ta, która została zużyta. Nie było więcej farby? No tak. To jest... No na pewno trzeba... Wołam was. Kiedy widzę to, co widzę, no to wołam. Słuchajcie, tu jest chyba jakiś magiczny napis. Po drodze jeszcze poprosimy dzieciaki, żeby pokazały miejsce, w którym wyszedł z cienia. Wiesz co, jest... Koło tej chaty jest drzewo i rzeczywiście pomiędzy tym drzewem a tym domem jest tak z 20 centymetrów i one mówią, że tutaj stał i stąd wyszedł. Czy ja kojarzę takie zaklęcie? Wiesz co, zdajesz sobie sprawę z tego, że po pierwsze magia jest bardzo potężna i potrafi robić naprawdę wiele rzeczy. To, jasne. Co zrobi, bardzo często zależy po prostu od maga i od jego umiejętności. I nie wiesz, czy ktokolwiek kiedyś powiedział, że jest czymś ograniczone. To bardziej zależy od mocy, od pewnie, siły jasne. Kryształu. Bo zastanawiałem się, czy to ma zasięg, powiedzmy, dwa bloki, czy tam parę miast. Słyszałeś o magicznym przedmiocie, który pozwalał się jednemu z magów przenosić po imperium, kiedy walczył ze smoczymi jeźdźcami. On po prostu znikał i był w zupełnie innym miejscu. Aż tak. Ale patrzę na te symbole. Czy... Te same. Te same. Planowane tą samą farbą. Też widać, gdzie są te grudki ukrytego pod spodem, pod farbą kryształu. No cóż, trzeba to będzie zatrzeć jak najszybciej. O, zdecydowanie. Kurczę, jak znaleźć tego szlachcica? Ale zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie ma tu już więcej farby i nie było więcej farby przygotowanej. Tak jakby Oire, wbrew temu, co mówiła twoja mama, to wcale nie został złapany dzięki, no cóż, dzięki wspaniałym wyczynom tutejszej Straży Miejskiej. Tylko po prostu jakby miał się dać złapać, jakby już dokonał swojej tylko, misji. No właśnie, malowały dzieci, a nie on. W takim razie skąd wiadomo było, że należało go złapać? Może był tak zaczarowany, że miał się dać złapać. Tego nie wiemy. Albo może któreś z dzieci zostało złapanych i skazało. Powiedziało, kto zapłacił. No brzmi rozsądnie. Tak, tak. Wnioskowałem. Szczerze mówiąc, to co możemy podsumować, mamy dość mocne
przypuszczenia, że zrobił to ktoś, kto pragnie obalić władzę cesarstwa w tym miejscu i przywrócić stare rządy. Tak, moja matka rozbija armię. I to znaczy, to powiedział tylko Sento, tak? Możliwe, że... Nas nie sprawdzał jego prawdopodobności, jeśli o to chodzi. A czy twoja matka byłaby tak bezwzględna, żeby pozwolić na przyjście Chimery tylko i wyłącznie po to, żeby odzyskać władzę w pełni? Chciałbym wierzyć, że nie. Nie, twoja mama by tego nie zrobiła. Nie wyglądała na taką. Twój braciszek. Może. Jego bym prędzej sprawdził. W sensie ja rozumiem, że oni oboje uważają, że jesteś bezużyteczny, ale... Przepraszam. Proszę. Przepraszam. Nie wiem. Czasem nie potrafię się skontrolować. Bardzo cię przepraszam. Który z waszych smoków najbardziej interesuje się tym, co się dzieje dookoła? Tak na niebie i tak dalej. Ja myślę, że Doruba, nie? Doruba... Doruba bawi się z dziećmi, ale gdyby nie bawił się z dziećmi, albo jak przestaje się bawić z dziećmi, bo nie wiem, no myśmy poszli sprawdzić, co w tej komórce i przestaliśmy z nimi rozmawiać, to Doruba by natychmiast zaczął krążyć nad okolicą. Ja mam wrażenie, że Kochar na przykład z zainteresowaniem patrzy na dzieci, na to, jak się, jak ich relacje, to po prostu go ciekawi bardzo, taka ulotność tego. I ja też czuję momentów. ja też czuję w tym przypadku takie przypływy ciepła właśnie. Tak. Jakby na ciebie, o tobie powiedziałem taką bardzo niemiłą rzecz i zaraz poczułem w sercu takie wręcz właśnie smutne ukłucie, że nie powinienem tak mówić do drugiego człowieka, bo to strasznie przykre. W takim razie niech to będzie Doruba. Słyszysz takie... Widzisz kształt smoka na niebie, a zaraz potem taką iskrę. I to dosłownie jest iskra, jeden ze smoków. Smok, który do Sewry, smoczej jaskini z Pompali, należy iskra. To jest pomarańczowo-żółty smok, który dokładnie tak jak mówiło imię, zieje ogniem, bardzo szybko lata i wbrew temu, jak wygląda, potrafi się pojawić całkowicie znienacka. Jak nagła iskra coś podpalić. Panowie, mamy tutaj gościa. Są tu inni smoczy jeźdźcy. Doruba widział iskrę. Ciekawe. No cóż, może Santo nie posłał tylko po nas, tylko jeszcze po kogoś. Czy to możliwe? Nie, my zostaliśmy wyznaczeni do tego. Nasza trójka. Skąd tu jeźdźczyni z Pompali? Ja myślę, że przekażę Dorubie myśl, żeby zapytał się Iskry, po co tu jest? Żeby go dogonił? Ją. Ją dogonił i dowiedział się, czemu tutaj przybyła. To ja jeszcze tylko chciałem zakończyć pewien wątek. Koledzy, wieczorem chcę udać się do pałacu. Znam z dzieciństwa tajne przejście. Tam chciałem porozmawiać z siostrą i pomyszkuję tam. Wspaniale. Jeżeli nie masz nic przeciwko, ja mógłbym rozmówić się wtedy z twoim bratem. Nie mam nic przeciwko, pewnie. Wspaniale. A cóż ja mogę zrobić? Nie wiem. Z jednej strony można porozmawiać z ludźmi z gminy, żeby dowiedzieć się, czy ktoś z nich czasem nie wie czegoś więcej o jakichś kultach, o może potencjalnym powstaniu. Chociaż z drugiej strony prostym ludziom chyba jest wszystko jedno, kto nad nimi stoi. Ja bym chciał się dowiedzieć mimo wszystko, jak wyglądają tutaj nastroje społeczne. To mogę się tym zająć. To widzieliśmy, jak przylecieliśmy. No, ci ludzie, którzy nas witali. Było mniej osób niż normalnie jest w miastach. Więc tutaj podejrzewam, że nastroje są... Pomagam. Różne. Część osób jest lojalistycznie nastawiona. Jest przeciwko Imperium. Raczej traktuje Imperium jako najeźdźcę. Ale czy są zorganizowani w jakiś
zorganizowany bunt, no tego nie wiemy. I to tego chciałbym się też dowiedzieć właśnie w pałacu. Chyba, że chciałbyś przejść ze mną. Nie wiem, myślę o tym wszystkim. Myślę o tym Sento, że pod jego nosem, nie wiem jak od dawna jest tutaj, ale że być może kształcił się czarnoksiężnik, uczył się z ksiąg, testował kolejne zaklęcia i to wszystko mu gdzieś przeniknęło, ale może to jest czarnoksiężnik, który jest starszy, może to jest ktoś, kto już wcześniej zawołał nocną śmierć i nie robi tego po raz pierwszy. Doruba widzi, że Iskra ze swoją jeźdźczynią lecą w stronę świątyni. Mieli wylądować na dachu świątyni. I widzisz wręcz mentalnie, po prostu widzisz obraz lądującej Iskry i Doruba daje ci znak w tym samym, że ona leci do świątyni i smokła. Tylko po co? Wzruszenie smoczych ran. Mam się z nią ścigać? Pewnie, że tak. No, to jest dla Doruby najlepsza informacja, jaką mógł uzyskać. Wyścigi z jedną z najszybszych smoczy, o jakiej krążą legendy. Po prostu pełna moc do przodu. Będzie pierwszy w świątyni. I dowie się wszystkiego. A wy co? My chyba będziemy wracać do pałacu. Ja miałem tylko jedną myśl. Myśl miałem, kurczę, i zapomniałem jaką. Ale... Nie. Spoko. To jest właśnie... Wydaje mi się, że całkiem fajne. Jeżeli jest jakiś mag, który potrafi tutaj... potrafił zrobić coś takiego, to jednak ja bym rozgrzeszył trochę Sento mimo wszystko. Nie należy on do szarego zakonu, tylko do białego zakonu. No cóż, to nie jest jego specjalizacja, żeby z takimi mierzyć się przeciwnikami. Co więcej, to jest o tyle ciekawe, że nie ma tutaj w tym mieście szarego zakonu. Dlaczego nie ma szarego zakonu? A to biały zakon decyduje o tym, jakie są inne zakony? Nie, ale żeby było śmieszniej, jego można rozgrzeszyć z tego, ale biały zakon zajmuje się dyplomacją, pilnowaniem władców, pilnowaniem, żeby oni nie robili dziwnych rzeczy, a on ewidentnie jakby został odstawiony na boczny tor. Chociaż zgodnie z twoim traktatem, właśnie biały kapłan miał zostać jako prawa ręka władcy, który będzie rządził, żeby dogadywać razem rzeczy, być częścią rady. To jedyne, co raczej należałoby mu zarzucić, to po prostu wielką nieudolność, jeśli chodzi o wielką niekompetencję, jeśli chodzi o sprawy dyplomatyczne. Ale nie wiem. Rozgrzeszyłbym go też tym, że tradycyjnie kobiety w naszej rodzinie, to one są tymi dyplomatkami, to one mają czytać z ruchu ciała i tak dalej. To jedna rzecz, którą jeszcze ostatnio chciałbym się dowiedzieć od dzieci albo od żony, czy głos, który słyszała, był stary czy młody? To był głos raczej stary. Raczej stary. No tak, na pewno nie był to ktoś młody, nie było to dziecko, był to ktoś raczej kto. To możliwe, że jest to jakiś doświadczony czarnoksiężnik. Nie tak stary jak twój. Dostałeś informację. Dowiedzmy się w takim razie, że dowiedzmy się o tym, jak wyglądało ostatnie przyjście nocnej śmierci. Czy może również pojawiały się jakieś napisy? Może pojawiały się miejsca z tą czerwoną farbą, z tym kryształem? Nic takiego nie było. To było dla mnie, mogę ci powiedzieć tyle, co pamiętam sprzed 2 lat. To było totalne zaskoczenie. Wszyscy staliśmy i patrzyliśmy się... No, może tutaj, może tutaj w stolicy były jakieś ostrzeżenia, ale u nas, na pograniczu, ja nie kojarzę, niczego takiego nie było. Mam wrażenie, że teraz jest to próba ugrania jakiejś opcji politycznej. Jednak to się działo podczas wojny, domowej wojny, tak? Tak. Musimy w takim razie rozważyć taką hipotezę. Ktoś próbował wezwać nocną śmierć na pomoc, żeby ewentualnie pokonała smoczych jeźdźców i dała zwycięstwo w wojnie domowej.
ale coś jej przeszkodziło. Kto może? Na razie cały czas za mało wiemy. Dobrze, że dzieci widziały tą postać, więc będzie można rozpoznać. Moglibyśmy może... widziały ją dokładnie? Tak, no, widziały szaty. No, widziały szaty, mm-hmm. więc... Nie, no pewnie z twarzy nie, ale... No nic. Zachowywałeś tak, jakby widziały z jakiejś odległości, jakby tak, w tak, szatach, tak. Natomiast nikt nie mówi nic o wyglądzie jakoś. Podały kolor szat? Mówiły... No, tak. Granatowo-brązowe. Granatowo-brązowe. I to faktycznie brzmi jak szaty szlachcica. Nie, w ogóle to, że są kolorowe, brzmi już jak szaty szlachcica, tak? Też są barwione, bo tu większość ludzi chodzi po prostu w takich szaro-beżowych, tak jak wychodzą z tej dobrze. Wróćmy w takim razie do pałacu, dowiedzmy się czegoś więcej o tajemniczym przybyciu smoczej jeźdźczyni i... No właśnie. Może przybyła z nowymi informacjami. Doruba pędzi ile ma tylko sił, aż niemalże błyskawice zaczynają. Myślę, że Doruba w takim razie doleci pierwszy, ponieważ Iskra nie wie, że to jest wyścig. Iskra po prostu leciała do świątyni, a on jak najszybciej podejrzewam, że wylądował. I kiedy Iskra ląduje, ona ma takie łapy przy skrzydłach, trochę bardziej, nie takie oddzielne, tylko takie jak bardziej wywernowate, długi pysk. Kilka rogów takich ułożonych wzdłuż szyi. Wygląda bardzo smukło, z długim ogonem, z taką dużą lotką na końcu. Jak taki pojedynczy, jeden długi płomień, kiedy złoży skrzydła. I ona, kiedy Doruba się pyta, tak? Mhm. Tak, tak, tak. To jest... co tutaj robisz? Dlaczego, w sensie, nie pyta tak z taką indolencją. Czyli dlaczego tutaj przyleciałaś? Czy chcesz jak nam zwykle pomagać? Jak zwykle. Ciągle tu latam. Aha. Tam i tu. Tam i tu. Nic się nie dzieje. Podobno ma tu przylecieć noc na śmierć. Widzisz taką lekką radość, podekscytowanie. No ja też zdecydowanie dzielę się z nią tym podekscytowaniem, bo i gdzieś pojawia się ta myśl spalenia nocnej śmierci. Okej, okay, czyli ona jakby tak, wydaje się być tak super zainteresowana tym tak, tematem. Ewidentnie jest, była wcześniej super znudzona, a teraz okay, jest nadzieja, fajnie, na to, że coś fajnie, się fajnie, stanie. Fajnie. Mam wrażenie, że Rodrigo czuje taki zew od Kohara. Mhm. Chodź, bo wyraźnie Kohar poczuł zainteresowanie, żeby tam polecieć i pokazać, że on tu jest najważniejszym smokiem. No a ja skoro nie mam... O, przepraszam. No nie, no ja tylko wchodzę po prostu i wszyscy mogą obserwować ku mojemu, cóż, no jednak troszkę to jest upupiające mnie, bo obserwuje to ta rodzina tego rybaka, że ja muszę podejść do Kohara i on wejść mu na łapę i on wsadza mnie sobie do kieszonki. A ja mam taki koncept, bo ja może zrealizuję ten koncept, żeby dowiedzieć się, co myślą ludzie. Mhm. Zwykli. Mm-hmm. I oddam wam, odepnę swój miecz, bo powiem, że to już nie będzie mi mm-hmm. teraz potrzebne i poproszę Sonię o to, jakbyś dobra kobieto mogła mi przekazać koszulę i spodnie swojego męża. Nie chcę być w swoich szatach, chcę tak jak zwykły człowiek przejść się ulicami miasta. Będziesz, chciałbyś, rozumiem, że się chcesz przebrać i przejść porozmawiać z ludźmi. Chcesz z tego zrobić scenę, czy na razie chcesz to załatwić rzutem? Mogę to załatwić rzutem. Okej, okay, dobra. Nie, bo jakbyś chciał scenę, to też jest taka, jest taka możliwość. To tylko się pytam, jak to czujesz. Dobrze, panie i panowie, ty lecisz do świątyni? Mm-hmm. Ty? Do pałacu. Do pałacu? A ty idziesz się przejść do Ruby i tak nie ma. Dobrze, to może zacznijmy od twojego rzutu i zrobiłbym ten rzut za historię, za takie obycie i historię, czyli za i opowiadanie historii, zbieranie historii, trochę znajomość tego terenu, która ci pomoże trochę na dogadanie się z ludźmi. To ci pasuje taki, taki rzut? Spoko. I może to nam się przerodzi w jakąś scenę, wynik tego rzutu. Dobra. To mam 4 kostki do tego. Zgadza się. Jest 6 chyba, nie? Jest 6! Jest 6, dobrze. Jakby nie było 6, byłaby zasada, że kościk ze stołu przerzucam. Totalnie tak. Totalnie tak, są tylko 2 możliwości. Dobrze. To czego ty byś się chciał dowiedzieć?
Myślę, że chciałbym się dowiedzieć, czy po pierwsze, czy może właśnie są jakieś kulty dodatkowe, czy ludzie czasem mówią o jakichś, nie wiem, innych bogach, czy czego bym jeszcze chciał się dowiedzieć? Czy jakie są nastroje społeczne? Czy na przykład są takie nastroje, że ludzie patrzą się na świątynię i mówią, że już niedługo, czy właśnie ludziom jest to zupełnie obojętne? Czy właśnie może ludzie czują, że coś niedługo się stanie? Ludzie się ewidentnie boją świątyni i boją smoków, bo tu czuję się takie wspomnienie polegające na tym, że po prostu smoki przyszły, pokonały armię, spaliły twierdzę, to gdzieś w ludziach siedzi. I to widać. I to jest pewnie ta reakcja na was, że nie wiadomo po co one przyjechały, co tu się będzie działo. Takiego poczucia, że coś się dzieje, takiego fermentu, że wszyscy coś by chcieli, nie masz. Natomiast to, że coś się dzieje, tak, bo jednak ludzie mówią o tych napisach i mówią, że coś ma nadejść, ale to nie jest takie, w nikim nie wyczuwasz tego radosnego oczekiwania na to, że coś się wydarzy. To jest raczej znowu przerażenie i może nadzieja, że wy przybyliście po to, żeby ich obronić. Masz wrażenie, że tutaj nie ma zbyt wielu ludzi zainteresowanych politycznie tym, co się dzieje. Może, jeżeli jest jakaś nadzieja, to że nie będzie wojny, że nie będzie znowu, że władza nie zdecyduje się na to, żeby znowu walczyć z Imperium. Trochę wiem. Myślę, żebym jakiegoś człowieka chciał wypytać, kto tu tak naprawdę sprawuje władzę? No, panie, z tego, co obwieszczenia są, to regentka. Ale... Matka miecza Funharu, który jest teraz smoczymieścem. A czemu rada wybrała akurat ją? Kim jest ta rada? Ona jest... To ważni ludzie z różnych rodów, ale pani, czemu wybrał? Ja to nie znam się na takich rzeczach. Pewnie dlatego, że rządzić dobrze ma. Choć to pierwszy raz, jak kobieta rządzi. I to ona podejmuje najważniejsze decyzje o tym, co ma dziać się w mieście. Tak? Na pewno. Jeżeli jest regentką i ogłaszają, że regentka każe coś zrobić albo coś wprowadza, no to musi być żona. No cóż. Ale pewnie niedługo, bo teraz to miecz Funhary przyleciał na smoku. To pewnie przejmie władzę. Albo przynajmniej jakieś obwieszczenie zostawi. A następny, jakby jego nie było, to pewnie brat będzie. Rozumiem. Tylko dorosnąć musi. No dobrze, chyba że wy macie pomysł, o co można by jeszcze zapytać. Ja myślę, że bardzo dużo się dowiedziałeś. Tak, zastanawiam się. No dobra. To wracam w takim razie do pałacu. A wy... tak, ty poleciałeś do świątyni, jeżeli dobrze pamiętam, tak? I to jest tak, że jak lądujesz na świątyni, to widzisz, że tam jest tylko iskra i... ja mam pytanie Doruma. Jeszcze tylko. Czy to iskra spaliła kiedyś to miasto? Nie. Nie. Jest więcej smoków, które potrafią żyć ogniem. Na szczęście to nie była iskra. Iskra siedzi, liże pazury. Wygląda trochę jak taki żółto-pomarańczowy kot jaszczurka, wylegujący się w tym już powoli zachodzącym słońcu, ale to jest cały czas ciepło. Nawet jak nie będzie słońca, będzie całkiem ciepło. I one sobie... I widzisz, że Sewry nie ma. No to ja zeskoczę i mówię do... Kurde, to jest mój smok, Kochar. Cały czas chcę powiedzieć Zohar. Kochara, że jeżeli pozwolisz, poszedłbym się rozmówić z Sewrą. Jestem ciekaw, po co tutaj przyleciała. Czy mógłbyś w tym czasie wypytać Iskry? Może coś wie. Dostajesz przyzwolenie. I teraz ja zapominam. I Kochar zwraca się do Iskry. Powiedz mi, po co tutaj przybyłaś? Z Sewrą. Westchnięcie. Wiem, ale jaki jest cel? Nie wiem, chciała.
chciał, o Boże. Ta relacja powinna być zupełnie na odwrót. Czy się domyślasz, po co tu jesteście? Wspominałaś wcześniej, jak słyszałem, że to się zdarza często, więc po co zazwyczaj tutaj Sebra przyjeżdża, przylatuje? Porozmawiać. Z kim? Nie interesuję się tym. A powinnaś. Z kim? Nie przychodzi zabić, nie przylatujemy zabić chimery. Nuda. Ojej. Czy chcesz mi powiedzieć, że naprawdę nie wiesz, z kim chcę rozmawiać? No. A ty co się czepiasz? Bo chcę się dowiedzieć. Jeżeli mi powiesz, to w takim wypadku zrobię w ten sposób, że będziesz mogła walczyć z chimerą. Co ty na to? Ona tak opada. Jakby był taki moment, kiedy ona się tak spięła już, licząc na to, że coś się wydarzy tutaj, ale... I jest ten moment taki, kiedy ona wygląda, jakby nic nie robiła. Rozmawia z królową. Czy tam... tą, co tu rządzi. Brawo. Dostajesz wizerunek królowy. Okej. I wchodzę do jakiejś prawdopodobnie, nie wiem, refektarza czy czegoś takiego, gdzie on, znaczy, czy właściwie inaczej, pytam się kogoś, gdzie jest Sebra, pierwszą osobę, którą napotkam. Poszła do ogrodu. Do ogrodu. Tam są takie małe drewniane pawilony, tam jest między innymi taka biblioteka, jest jakieś takie miejsce, gdzie też rodzina królewska, że trenuje walkę, strzelanie z łuku, takie odosobnione, rozumiem, małe miejsca. No i kieruje tam swoje kroki właśnie. Mhm. A ty poleciałeś do pałacu. Tak. Zakładam, że lądujesz gdzieś w ogrodzie, gdzieś w takim miejscu, gdzie jakoś bardzo nie zryjecie ziemi. Mhm. Wejście do pałacu nie jest dla ciebie żadnym problemem, jakby wszystkie drzwi są otwierane, jest tylko to, dokąd chcesz w tym pałacu pójść. Bo to nie jest ten moment, kiedy się zakradasz, tak? Tylko... Tak, nie jest. Podejrzewam, że też ludzie by zauważyli, że przylatuje tutaj smok. Idę do brata. I to jest taki moment, jakby gdzieś chodząc po tych korytarzach, tam jest sporo miejsc wyłożonych drewnem. Drewno nie jest tanie w Funcharze, bo chociaż nie ma tu dużych lasów, nie? Są tylko małe, to więc takie drewno, które by mogło służyć do tego, żeby wyłożyć nim ściany, jest dosyć rzadkie. Ale wchodzisz, wiesz, idziesz jak przechodzisz odpowiednimi miejscami, mijasz te sale, w której rozmawiałeś, wchodzisz do tego korytarza, którym się szło do twojej siostry, drzwi po prawej, to te, za którymi toczyła się wtedy rozmowa, zamknięte. Ale strażników w środku nie ma, strażnicy są na zewnątrz. Wchodzisz jak do siebie, czy pukasz? Wchodzę jak do siebie. I jakby on się podrywa, widać, że był przy pulpicie, coś czytał, ale szybko widzisz jakieś sylwetki narysowane. To wygląda jakiś traktat szermierny. On się odrywa od tej lektury, jakby patrzy na ciebie. Przez chwilę jakby nie wiedział, co zrobić, w końcu staje tak na baczność, trochę kiwa głową, ale trochę jakby nie chciał. Mówi, matka poszła do ogrodu. Cześć. Cześć. Chciałem się z tobą osobiście przywitać. Witaj, jakby robi krok do przodu, wyciąga rękę tak. Podaję mu dłoń. Uścisnął, ale tak się wycofał szybko. Jak zostałeś się? Smoczym jeźdźcem. Nie da się ukryć, tak. Gratuluję. Dziękuję. Dzięki temu żyję. Powiedz mi, tak patrzę na niego. Czy wiesz, kto zlecił te napisy? Rozumiem, że chciałbyś zorientować się, jeżeli będzie kłamał albo coś takiego. Tak. No dobrze, to rzućmy sobie za przenikliwość. Dobrze. 6. Dałżmy. Skąd miałbym wiedzieć? Sukces. Mhm. On ma taką minę tak szczerego zaskoczenia. Mhm.
Że jesteś pewny, że twoje pytanie w ogóle wydaje mu się głupie, od czapy, jakby ewidentnie. Skąd miałbym wiedzieć? To przecież ten rybak pokazywaliśmy wam nawet. Bardzo się cieszę. Naprawdę. Cieszę się, że nie masz z tym nic wspólnego. Jak mógłbym mieć z tym coś wspólnego? No bo bałem się, że z jakiejś dziwnej zazdrości chciałeś nas tutaj sprowadzić. I co wtedy? Nie wiem. Cieszę się, że to nie ty w każdym razie. I wierz mi, że chciałbym, żebyś to był smoczy miejscu, a żebym ja tutaj mógł czytać poezję albo robić dyplomację, no ale życie potoczyło się w tą stronę i wierz mi, że wszystko zrobiłem po to, żebyś ty też był bezpieczny. Przepraszam, że nie byłem tutaj przez te dwa ostatnie lata. Możesz to jeszcze zrobić. Słucham? Możesz zrobić, że on był smoczym miejscem. Ja i tak tu nie będę miał dużo do powiedzenia, bo matka chce, żeby po tym, jak abdykujesz, ona została królową. A potem Sylwia. No, mam wrażenie, że kobiety w tym rodzie zdecydowanie bardziej się nadają do rządzenia. Tylko chciałbym wiedzieć, jakie są... co matka chce zrobić? Bo gadałeś z nią. Gadała ci może o swoich planach? Wiem tylko, że ciągle wymienia listy z Pampalą, że przylatuje do nas Sewra, że ewidentnie... No, to ciekawe. Być może to... Ja nie wiem... Wiesz, ludzie mówią, że teraz jak nie ma ojca, to że ona szuka męża, ale to nie może tak być, przecież nie mogłaby zapomnieć o nim w 2 lata i szukać nowego męża, to w ogóle byłoby obrzydliwe. No dziwnie mi się o tym myśli, ale to raczej kwestia polityczna, niestety. Ona psuje najfajniejsze rzeczy, ale no z takiej jesteśmy rodziny niestety. Rozumiem. A jak myślała o jakichś kandydatach właśnie z Pompali? Myślę, że mówią, że to król Pompali, brat Sewry, że może ją interesuje, albo że... No jasne. On też jest wdowcem chyba? Tak mi się wydaje, z tego co wiem. Dobrze, dzięki. Przepraszam, że tak cię wypytuję te rzeczy, ale to wiesz, dla dobra naszego królestwa. A zabierzesz mnie na wyspę? Wiesz, że tam możesz umrzeć. Na wyspę, żeby pojechać, trzeba być bohaterem i świetnie walczyć, prawda? Żeby cię smok wybrał. Powiedz mi, czy ja świetnie walczę? Czy ja jestem bohaterem? No nie, ale może to jakiś wyjątek. Auslaug... I smoki wybierają tych, którzy mają coś ciekawego, coś cennego w sobie. I co, ja nie mam? Masz? Chcesz mnie jeszcze o coś zapytać? Nie chciałem cię obrazić. Po prostu nie chcę, żebyś umarł. Jesteś moim młodszym bratem, no. A wiesz co, gdybyś ty umarł, to by wszystko było jasne. Wszystko jasne. A teraz matka musi się kłócić z ludźmi, bo oni mówią, że nie jest prawdziwą królową czasami. Tylko, że ty jesteś, tylko ty nie wracasz. I nie wiadomo, czy będziesz siedział na tronie, czy nie będziesz siedział na tronie. Dobra, po prostu abdykuję. No to chyba jest najlepsze, co możesz zrobić. No słuchaj, braciszku, wiesz, że nie zrobiłem nic specjalnie, żeby wam było gorzej. Zdajesz sobie sprawę, że jak podpisywałem ten traktat, że byłem częścią trybutu, to ja dosłownie zgadzałem się na swoją śmierć. Ja bardzo chciałem wtedy po prostu umrzeć za to, żebyś ty był bezpieczny, mama, siostra. Ja nie chcę być bezpieczny, ja też chcę być smoczym jeźdźcem. Myślisz, że dalibyśmy się pokonać, gdyby w naszej rodzinie byli smoczy jeźdźcy? To nie o to chodzi, żeby dać się pokonać albo nie dać się pokonać. Tu chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy tam na dole są, to żeby oni mogli normalnie żyć, tak? Oni mają robić to, co my im powiemy. Głupoty gadasz. Gadałeś z nimi kiedyś?
Są ludzie tacy sami jak ty i ja. Ich trzeba zrozumieć, no. Jeżeli z takim nastawieniem byś pojechał na wyspę, to... Porozmawiamy jeszcze. I wychodzę, powstrzymując łzy. Bo nie chcę, żeby tego to widział. Jesteś w ogrodzie, idziesz przez takie zadbane alejki, przycięte rośliny. Widzisz ten pawilon drewniany, w którym ewidentnie stoi dosyć wysoka dziewczyna z blond włosami, w takim półpancerzu, w spodniach, ale w tej koszulce kolczej takiej do uda, oparta o włócznie, i rozmawia z kobietą, którą poznałeś dzisiaj jako swoją dawną żonę swojego króla kiedyś. Może stoją, ale kiedy ty się zbliżasz, nie wiem, starasz się zbliżyć tak, żeby cię nie zauważyli? Nie, zdecydowanie nie. Staram się zbliżyć tak, żeby... Obie odwracają się w twoją stronę, Sewra kiwa ci głową tak... Ale w sensie, że nie, że zbliżam się tak... Zakraść. Dobrze, to ja poproszę w takim razie, żebyś się zakradł, bo myślę, że to będzie zręczność. Jeden sukces wystarczy, one są zajęte rozmową. Dobrze. Czyli 4, 6. Jest. No ładnie. Jest. Siedzi. Podchodzisz tak, żeby cię nie było widać, nie było słychać. Słyszysz taki w pewnym momencie, jak jego matka mówi: no tak, tylko ich mi tu brakowało, ale nie lubię sobie polecam, tylko że przekonałem, że w tej sprawie nic pewnie nie ma. Może też ich przekonasz, że nie mają czego szukać, wiesz, czego nas obronisz. Dobrze było, żeby się nie zorientowali, jak duża jest ta armia, którą tworzysz na granicy. To mówi Iskra. Znaczy ta Sewra. A przynajmniej wiem, że tego by chciał mój brat. Bo Imperium, jak się dowie, to zacznie działać. I wtedy albo będziemy musieli ją oddać czerwonym, albo będziemy musiały dojść do wojny nieco szybciej, niż byśmy chcieli. Twój syn w ogóle wiesz, po czyjej stronie? Czy może nas wesprzeć? Będę musiał z nim o tym porozmawiać. To porozmawiaj, bo zawsze im nas więcej, tym lepiej. To nie będzie prosta sprawa. No i... jakby noc na śmierć, ja naprawdę tu iść. To dobrze, żeby ją zabili, zanim przyjdzie przez twoją armię. No... Ja się nie ujawniam. Nie ujawniam się. Masz jakieś listy od swojego brata? No oczywiście, jak zawsze. On nie jest romantykiem, co? Zresztą nie. Ale to nie chodzi o romanse. Przecież my się nawet pewnie nie spotkamy. Ja no, któryś z was mogę zawsze zabrać na jedną noc. Może być taka potrzeba. W końcu powinien z tego być... ktoś, kto będzie dziedziczył. Jakby ta rozmowa dalej trwa w tym kierunku. Rozumiem, w tym kierunku. Tak. No ja myślę, że no tak gdzieś, nie wiem, jestem pod tą altanką i naprawdę będę się tylko starał nie robić żadnego gestu i żadnego ruchu. I przekazuję Koharowi wiadomość, że no, że wygląda na to, że tutaj doszło do jakiejś koluzji pomiędzy Pampalą i właśnie królową Alady, królową Funcharu. No i że no to mi wygląda na zdradę i żeby tę informację przekazał Vigo. Czujesz taką emocję. Znaczy nie Vigo, tylko tak, przez smoka. Żeby tak, czujesz taką emocję od Kohara. Na słowo zdrada, takie zaciekawienie połączone z takim podnieceniem i widzisz obraz dwóch armii, które się ścierają i jak brat występuje przeciwko bratu, jak są krzyki i w zasadzie tyle. Okay. I Kohar oczywiście przekazuje to Kefero. Co usłyszał od Rodryga? Ja chciałem jeszcze przejść do ciebie na chwilę. Jak... Tak, ja mam jeszcze jeden pomysł, ale to ten. To, bo
Może się jakoś zdygnął. To myślę, że wracający Galo zwrócił uwagę na, jak się domyślam, tą opuszczoną starą twierdzę. Mhm. I że tak będzie sobie szedł już do tego pałacu, ale tak popatrzy na tą rozpękniętą twierdzę i na ten mrok, i na tą pustkę. No i tak jak pomyśli o swoim doświadczeniu, to te najstraszliwsze, najmroczniejsze drapieżniki lubiły tkwić właśnie w takich miejscach pełnych cieni, tam gdzie każdy boi się zapuścić. I zrobiłby sobie rundkę do tego miejsca. Tak, kiedy idziesz w to miejsce, widzisz kamienie spopielone, widzisz, zaczynasz mieć takie wrażenie, jakby tańczył w nich ogień, krzyki ludzi dookoła i ty już nie masz 60 lat, tylko masz 20. Widzisz tych uciekających ludzi. Pamiętasz, że wtedy Nocna Śmierć, przewracając kilka pierwszych domów, puściła pożar po całym miasteczku. I w związku z tym to był ten moment, kiedy byłeś w Funcharze, kiedy przybyliście, żeby ich ostrzec, ale było trochę za późno. Pamiętasz moment, kiedy z płonącej twierdzy wybiegali ludzie. Pamiętasz Zora, który w zbroi razem z częścią straży biegł w stronę Nocnej Śmierci. Właściwie wyglądało to, jakby szpiegli na swoją własną śmierć. Pamiętasz jakichś strażników, którzy biegli z małym chłopcem, takim, znaczy małym, 8-10 lat, ale ktoś go niósł i w pewnym momencie on tak spojrzał na tych, którzy biegli, spojrzał na was, bo ty nie byłeś sam, ktoś tam jeszcze z tobą spampali przyt i widzisz, jak ci go wcisnął w ręce. Mówi, ja biegnę walczyć, ale to jest... Zaopiekujcie się nim, to jest syn, to jest dziedzic. Zabierzcie go. Niech będzie z dala stąd, musi być bezpieczny. Ale ja nie mogę ich zostawić. Nie mogę, jak mój pan będzie walczył. I przyjąłeś to dziecko? Tak. To on odbiega. On odbiega i widzisz taki moment, kiedy to dziecko patrzy na ciebie, mówi, moja matka została w środku. Widzisz to płomienie, widzisz gdzieś w pewnym momencie przewracający się taki drewniany stempel, który podtrzymał jeden z sufitów. I widzisz kobietę, która gdzieś jest w oknie, jeszcze nie płonie, ale widzisz, że to miejsce jest takie, że ona sobie sama stamtąd nie poradzi, żeby wyjść. Co wtedy zrobiłaś? Myślę, że wtedy Galo był w takiej, jak to się mówi, w sile wieku, kwiecie wieku, był absolutnie atletycznie doskonale przygotowany i też świetnie potrafił ocenić, ile czasu mu zajmie wdrapanie się tam, ile waży ten dzieciak. I myślę, że to po prostu niemalże automatycznie to dziecko, jak tylko wskazało, to on bierze tego małego, przyciąga mocno do swojego ciała i takim szybkim susem łapie się gdzieś murów i drapuje się, w zasadzie używając trzech kończyn, tylko trzymając tego małego. To rzućmy za zręczność. Rzućmy za zręczność i myślę, że ponieważ masz tego małego ze sobą, to może to wymagać dwóch sukcesów, żeby ci się udało ją stamtąd wyciągnąć. Dwóch sukcesów? Tak. To mam w takim razie 3 plus 2. Wtedy byłeś bardziej zręczny niż teraz, nie? To możliwe. To dodajmy ci jedną. To znaczy sobie jeszcze. To mam wtedy 6. 6. O, spokojnie. Uda się. Uda się. 2 sukcesy. 3 będą. Zaklinacie kości. I mam 2 sukcesy. 2 sukcesy. Jak to wyglądało? Myślę, że dokładnie tak jak opisałem, że no, trzema kończynami po prostu jeszcze tak się podrzucając, myślę, że tak wybijając jak i łapiąc się kolejnych wyłomów w murze, wskakuje w końcu do środka, bo rozumiem, że to, w tej wizji to jest inna twierdza niż ta... To jest inna twierdza, to jest ta twierdza wtedy kiedy ty pomagałeś Funcharze, to jest twierdza Zorów, ta daleko na wschodzie. Jasne. I w momencie, kiedy wbiegłeś do tego pokoju, żeby ją zobaczyć, widzisz, jak ona się odwróciła, w tym stronę widzisz wielką ranę, jaką ma na twarzy. Tak jakby coś na nią, być może coś na nią spadło, być może coś się już oparzyło, ale właśnie była ta ściana ognia, przez którą ona nie wiedziała, jak przejść. I co? Złapałeś ją i zszedłeś pewnie, czy nawet zeskoczyłeś przy tak, swojej myślę, że tak to wyglądało, że złapałem ją, popatrzyłem na tą odległość, pomyślałem sobie, jak mocne są moje stawy i tak. Zeskoczyłem po prostu. Może, myślę, że nawet nic tak nie chrupnęło. Tylko on zacisnął zęby od tego bólu. Wszystko weszło w tą skorupę jego mięśni i wylądował gdzieś tam na dole.
odstawiając ją. Jeszcze gdzieś w pewnym momencie, jak już odeszliście bardzo daleko stamtąd, nie było słychać tego pożaru, nie było słychać krzyków, gdzieś poczułeś, że byliście bezpieczni i pozwoliłeś grupie się zatrzymać, odstawiłeś chłopca na chwilę na bok, on patrząc na swoją matkę spojrzał na ciebie i mówi: a oni gdzie byli? Dlaczego jej nie zabili? Odwracam się w kierunku tego wielkiego cienia, który miota się, zabijając kolejnych ludzi, rozszarpując konie. Czemu ich nie ma? Nie wiem. Może byli za słabi. Może się bali, a może nocna śmierć już ich rozszarpała. Czyli było ich za mało? Nie. Po prostu nie było tam kogoś, komu było przeznaczone, żeby ją zabić. Skinął głową, jeszcze spojrzał na matkę, po czym mówi: czyli to przeznaczenie musi być. Ale ta twierdza się nie pali. Ta twierdza paliła się jakiś czas temu. Tu widać żołnierzy przy tej nowej, budowanej części, tam część żołnierzy. Kilku stoi, ktoś rozmawia, ale tutaj jak patrzysz w tę ciemność, twój instynkt mówi ci bardzo szybko: to jest puste miejsce i tam nie ma zagrożenia. To jest miejsce, które jest pełne starej śmierci. Tam zginęło wiele osób. Ale nie dlatego, że w tej chwili coś się tam czai. Myślę, że mimo wszystko i tak przejdzie sobie po tej twierdzy. Może da znać Durubie, żeby odebrał go ze szczytu tej twierdzy. No i on wejdzie sobie do tego pęknięcia na początku. Przejdzie się po tych martwych korytarzach. Myślę, że zastanowi się nad tym, jak mogła wyglądać śmierć tych różnych żołnierzy, którzy tutaj byli, i jak smoki zniszczyły tą twierdzę. I na koniec, jak już zrobi tą rundę po piętrach starej warowni, no to po prostu będzie na niego tam czekał już Doruba. No i zobacz Doruba, jak wygląda, gdy broń obraca się przeciwko sprzymierzeńcom, a nie przeciwko wrogom. Nie do końca rozumie, o co ci chodzi. Czuję, że jesteś taki bardzo zamyślony, że jesteś w bardzo jakimś takim może melancholijnym i takim bardzo refleksyjnym nastroju, w jakim czasem bywasz. Natomiast nie za bardzo rozumie, o co ci chodzi. Mówi natomiast, czy nie tyle mówi, ile przekazuje ci, i to czujesz, że gdyby on został, gdyby to on tutaj przybył, to nie byłaby wypalona skorupa, tylko z tej twierdzy nie zostałby kamień na kamieniu, bo zniszczyłby ją grzmotami, także nic by tu nie zostało. To, co mam na myśli, Doruba, to to, że będąc na tych pustkowiach, miałem chwilę, żeby zrozumieć, jak cenni są ludzie, jak cenni są ci, którzy są dookoła nas, i niewielka jest różnica, czy mieszkają za jedną granicą, czy za drugą, czy mówią w tym, czy w innym języku. Groźny jest świat, a ludzie, mając język, nauczyli się łączyć w coś większego, w coś, co jest naprawdę wartościowe. To, co jest groźne, to świat, to chimery. Można oczywiście patrzeć na nie jako na coś, co jest z zewnątrz, ale one są pewną częścią tej logiki świata, który jest niesamowicie groźnym miejscem. I to przeciwko temu światu powinniśmy walczyć, a nie przeciwko sobie nawzajem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lećmy!
po twoim monologu tylko słyszysz, że nie do końca chyba, znaczy, że wysłuchał cię i podłapuje. Tak, właśnie, musimy walczyć, lećmy. I to on zrobił przerwę.